Antygaming.com. Jeśli szukasz innego podejścia do gier wideo i popkultury, dobrze trafiłeś. Jesteśmy grupą pasjonatów, która na YouTube dzieli się swoimi przeżyciami. Jeździmy na imprezy, gramy w gry oraz podejmujemy różne inne tematy. Antygaming, profesjonalizm w każdym calu. Zapraszamy na nasz kanał. Jest. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cyprian? Dobry wieczór. A, to będzie rano. A zależy, kiedy słuchasz. No rano. A nie. Żadnej kontroli nad kontentem. Piąty odcinek Antygaming Talk Show, naszego opiniotwórczego podcastu o grach, popkulturze, emocjach, religii i tak dalej. Dzisiaj ze mną tylko dwie osoby w studiu, czyli Cyprian. Hello, witam. Dzień dobry. No i Andrzej. Witam. No i Listwa oczywiście, zapomniałem o sobie. Nie ma. A no tak. Dobra, to myślę, że rozpoczniemy, jak pewnie wszyscy się spodziewają, ważną premierą, która odbyła się w tym tygodniu. Oczywiście rozpocznijmy od dyskusji nad Ni no Kuni 2. Na nowym DLC do Senran Kagury. Dokładnie, czy coś jeszcze wyszło w tym tygodniu? Nie, już nie. Tak, jest okay. Za 15 zł zniżka na pakiet startera do Fortnite, gdzie masz 600 widolców, jakiegoś skina i plecak. Nice. Ej, a wiecie, że jak się gra na PS4, to ma się za darmo skina takiego? Tak, już nie, bo to była oferta czasowa. Masz na myśli tego skina Dzień Sądu, coś takiego? No. Sorry, mówisz o Far Cry'u? Nieważne. Nie. Teraz pogadamy. O Fortnite, no jest taki ludzik w niebieskiej czapce biega. No, uwaga, podsumowanie Far Cry'a 5 by Andrzej, to taki Fortnite, ale mniej ludzi. Więcej pum. Ale dobra, o tym, nie wiem. No możemy zacząć od Far Cry'a, bo... Czemu? Bo większość ludzi tylko początek podcastu słucha, więc warto tutaj mówić o dobrych rzeczach. Ale na końcu dajemy numer telefonu do Andrzeja, nie do Bupiego. Chciałem zauważyć, że być może to będzie pierwsza taka gra nowa, o której będziemy dyskutować, tak wiecie, że z nowa, nie że jakiś remaster czy jakiś news, tylko tak powiedziałbym nawet, że radio recenzja. No dobra, oczywiście tutaj w towarzystwie są dwie wersje. Ja mam PC-tową, wy macie. Nie, wy a Cyprian też ma, no tak, zapomniałem. Ja mam na PS4, tak. Ktoś już grał? No tak, ja mam 5 godzin za sobą. Ja mam mniej, ja tylko kończyłem pierwsze tam misje jakieś. Ja dopiero 2 godziny. To co, może rozpocznę od czegoś, o czym wy nie wiecie, mianowicie o dramach związanych z tym, kiedy sklepy mogły wydawać grę. Czy jednak była drama? Dzięki Euro, dobra, może nie będę podawał już nazwy sklepu, ale dzięki sklepowi, z którym ja zamówiłem, nieprawda, to nawet nie był początek tej nazwy. To jest, wiesz, tam Europa, nie? Tak, płaciłeś w euro. Dowiedziałem się, że były dramy takiej natury, że na początku Ubisoft zapowiedział, że sklepy mogą wydawać grę 27 w dniu premiery. Następnie. Czyli dziś. Tak, następnie. Albo wczoraj, zależy kiedy kto słucha. Tak, następnie znowuż Ubisoft powiedział, że jednak może być wydawana 26. Nie wiem, może planowali zrobić coś takiego, że będzie można zainstalować, nie będzie można grać. I właśnie prawdopodobnie z tego powodu, bo to było gdzieś w zeszłym tygodniu, Ubisoft poinformował polskich dystrybutorów, że mogą wydawać 26. I prawdopodobnie dlatego Listwa dostał tą grę kapkę za wcześnie. I tak ja też. Ja też dostałem, no, się wydało, też w piątek. Bo wysyłki preorderów pudełkowych były w piątek. Tak. I to pasuje, bo wtedy doszłyby 26. No ale nie tak, doszło. Tak, że ja zamówiłem paczkę. Z jakiegoś dziwnego powodu do was doszły turbo szybko, nie? Bo paczkomatem zamówiłem, no może właśnie. Dlatego. Paczkomaty czasem dostarczają mniej niż 24 godziny, nikt się ja tego nie spodziewa. Dostałem dość późno, bo ty Listwa do mnie pisałeś chyba o 16, to jeszcze nie dostałem wtedy, a później przed 20 dostałem SMS-a, że paczkomaty. Ja myślę, że po prostu ten sklep, w którym wy zamawialiście, on założył, że jak wyślą w piątek, to w poniedziałek dopiero gry będą, więc to by był 26, to by się zgadzało.
Natomiast ja miałem jeszcze radośniejszą przygodę, bo ja dostałem info, że 26 jest w drodze do sklepu fizycznego, bo zamówiłem sobie z dostawą do sklepu. I w poniedziałek, wczoraj dostałem info, SMS-ika i maila i w ogóle, proszę pana, kod odbioru, proszę przyjeżdżać, odbierać, nie? I pojechałem odebrać, przyjeżdżać i tak dalej. I zrobiła się z tego ostra drama, bo ja specjalnie jechałem do Poznania i jak mi powiedzieli, że nie mogą mi tego dzisiaj wydać, to spędziłem tam godzinę prowadząc bardzo ciekawą dyskusję z dwoma różnymi przedstawicielami, z jednym kierownikiem sklepu, dzięki czemu właśnie się dowiedziałem mniej więcej tego timeline'u, że to Ubisoft trochę nagrzebał, nie? Bo to, czego jeszcze chyba nie wspomniałem, to, że 25 czy 24 Ubisoft nagle zaczął wysyłać do wszystkich dystrybutorów, że nie wolno im wydawać 26, tylko dopiero 27. Tylko to już robili w środę i w czwartek i po prostu większość nie zdążyła z tym faktem cokolwiek zrobić. 23 przychodziły promki tegoroczne z koszulką i tak dalej. Jest bardzo bogatym, rozbudowanym embargo, znaczy NDA z umową, w którym było, że czekaj, żeby sobie teraz przypomniał. Far Cry Arcade można było pokazywać wcześniej niż resztę Far Crya, czyli ten tryb multi, który jest, którego jeszcze w ogóle nie grałem. Potem pewne fragmenty rozgrywki mogły zostać już pokazane w poniedziałek, bo w poniedziałek pojawiały się pierwsze streamy, z tego co widziałem. Ja je zrobiłem w ogóle w sobotę, bo w sobotę widziałem, że parę dużych... nielegalny stream. Nie bądź. Parę dużych kanałów zrobiło, to mówię, no to można, nie? Bo ja nie dostałem żadnego embargo, żadnej umowy, po prostu dostałem grę w pudełku, no to mówię, dostałem grę, mogę grać. Nie? A tak naprawdę premiera była dopiero dzisiaj o północy, nie? Jak to nagrywamy, czyli we wtorek 27. I faktycznie było trochę syfu i widziałem, że twórcy też nie do końca wiedzieli, kiedy mogą publikować materiały w internecie, bo tak niektórzy robili wcześniej, inni nie robili wcale, większość dopiero się zdecydowała wczoraj wieczorem tak naprawdę grać w to, no bo wtedy już chyba schodziło totalne, znaczy prasowe embargo, nie? Można już było pokazywać całą rozgrywkę. No, ja chyba się dowiedziałem, że w tej sieci sklepów, gdzie ja byłem, to że wczoraj ja tam byłem koło chyba 13 w tym sklepie, że tam byłem akurat pierwszym klientem, ale z okolicznych sklepów dzwonili do siebie kierownicy, co zrobić tym faktem, bo nic nie wiedział, co robić, tak sklep internetowy im wysłał z informacją, do klientów poszła informacja, że mogą odbierać, przychodzą klienci, okazuje się, że nie mogą odbierać, a oni mieli, fizycznie moją kopię. Ja tam swoją kopię wczoraj miałem... Wyrwałem im wzrok. Miałem zaadresowaną do siebie w ręce, nie? Ale ja mogę, wybierz po prostu. Nie wydali. Tak, mogą to zrobić. Co tak. Prawda mieli mój adres i wszystko, ale nadal. No i co, zanim do ciebie przyjechali, to już by było po premierze. Dzisiaj rano byłem w tym sklepie swoją drogą chyba 10 minut po otwarciu i tak się składa, że trafiłem na tych samych pracowników. I oni mi właśnie opowiadali, że potem wieczorem, wczoraj mieli rzeczywiście nalot po prostu. Ludzi, którzy przyjeżdżali po odbiór, bo dostali informację, że mogą odbierać, a to było kłamstwo. Było zamówić pocztą jak człowiek. To by ci do domu przywieźli, nie musiałeś nigdy jechać. No, ja dlatego zamówiłem sobie, bo dzisiaj wiedziałem, że cały dzień spędzę w Poznaniu, w lokacji na uczelni, zaraz obok tego sklepu, więc po prostu na przerwie sobie wyszedłem do sklepu i wróciłem. Zagadka na dziś, gdzie studiuje Andrzej, nie? W Opolu. No. Kraków. Dobra, ale po 2 godzinach gry macie jakieś odczucia, bo to tak jakby, wiecie, nie tak nie zaspoilerujecie zbyt dużo, więc można mówić. No to tak, powiem tak, no jest dość ciekawy oczywiście czas i miejsce akcji, ciekawy temat, żadna gra chyba nie, jakby oprócz nie było... Oprócz Outlasta 2 i wielu innych gier. Co? Oprócz na przykład Outlasta 2, który też mówi dokładnie o tym samym, co Far Cry 5. Też o dziwnym kulcie i tak dalej. Nie wiem, nie znam tego, to jest jakaś chyba niszowa gierka, coś pewnie poduba Wiedźmina. Tak. Cyprian tak raczej nigdy nie mówi, że żadna gra, nie, bo na świecie jest tyle gier. Dobra, rzadko która, przepraszam. Rzadko która, ale fajny klimat, czuć rzeczywiście tą Amerykę i to jest takie trochę zaszczucie tym właśnie kultem. Wygląda ciekawie, grafika ładna. Nie się zacznie wymienianie. Jak zawsze Cyprian robi to samo, jak się go o coś pytasz. Ale oczywiście jest taka sama jak ten, a nawet czuję jakiś taki dziwny regres w stosunku do innych części, mam wrażenie. Bez przesady. Ja co prawda za długo nie grałem, ale jak na razie wydaje mi się, że mapa jest znacznie bardziej w ogóle upchana.
Tak, tak, oto tak. Gdzie się nie ruszę 5 metrów, to coś się dzieje. I tak przed nagraniem sobie zażartowałem o Pumach, nie? Bo dosłownie miałem takie absurdalne 20 minut, że szedłem przez jakiś las i co chwilę wyskakowała jakaś postać, jakieś wykrzykniki i cholera, co 30 sekund atakowała mnie Puma. Ja tak miałem raz z niedźwiedziem. Nie dało się iść. Ale w ogóle bardzo intensywna ta gra. Nie wiem, czy to zauważyliście, że tak, co tak. Się tam podróżujesz po mapie, to co chwilę coś, dosłownie co chwilę, nie? Co chwilę tak, a to właśnie strzela. Może jednak... To mnie zaczęło denerwować, bo nie mogę przejść... Cholera, 2 minut, nie mogę przejść na drugą stronę ulicy, żebym po drodze nie uwolnił 5 ludzi, nie zmasakrował 20 wojowników. Według mnie to źle, bo nie ma takiej właśnie spokojnej eksploracji. Według mnie nadal idealnym Far Cry'em jest trójka, naprawdę. Ale jest, tylko tak. Wystarczy, że nie będziesz się poruszał po głównych drogach, bo jak będziesz szedł polem, to tam się nic nie dzieje. No, mogą być pumy i łosie naćpanem. Jest misja z naćpanym łosiem, jak coś polecam, bardzo fajna. Ja znalazłem misję z naćpanymi misiami. No możliwe, bo tam w grze występuje jakiś narkotyk taki, nie, ogólnie. Zresztą tego się dowiadujecie w pierwszych 15 minutach gameplayu, także nie jest to tam specjalny spoiler. Ale ja chciałem tylko zauważyć, że znowu jest armia klonów w Far Cry 5. Nie wiem, czy tak, to mi nie uwagę. Przeszkadza. To jest, wiesz, to jest po prostu... Ależ tak bezczelna armia klonów, że po prostu... No, oni się nawet nie różnią. Nawet nie mają innych ubrań. Takie, ej, 10 minut temu cię zabiłem, a ty znowu... No, jest, nawet... Nie, 10, wiesz, przepraszam, 10 sekund temu. O. Że na zasadzie, wiesz, 10 twarzy i 10 różnych koszul i się losują, tylko po prostu są zawsze tak samo wyglądając. No wiesz, z jednej strony ja na to patrzę tak, że to nie jest jakiś tam wielki problem, duży ten. I powiem szczerze, że jakby mieli zrobić więcej przeciwników, a ze względu na poświęcony na to czas, miałoby ucierpieć coś innego, to tam mniejsze. Właśnie, tak trochę widać, że zraszowane jednak takie. Po prostu nic nowego, nie, konkretnego nie wymyślamy, ewentualnie latanie samolotem. A tak to wszystko takie to, co zawsze, kolejna fuszerka taka, nie? No, ja jeszcze nie wiem, bo po 5 godzinach ci nie powiem. Na razie bawię się fajnie. Jeszcze mi się nic mi się jeszcze nie znudziło. Jak mi się znudzi, to ci powiem czemu. Tak mi się wydaje po prostu. Strasznie mi się spodobał ten dowcip zwierząt. Nie wiem, czy szczailiście, jak wchodzicie, nie wiem jak bardzo spoilerować to. To jest smyk, ale też 5 minut gry. No ta pierwsza wyspa to jest tak naprawdę samouczek, nie? Jak tam wchodzicie na tą wieżę i nagle ten Dutch wam mówi, spokojnie, tak. To jedyna wieża, na którą będziecie się wdrapywać. To też nie jest do końca prawdą. To jest postęp dla kumatych, yo! Tak. No. No fajnie. Ale no. Powiem tak, no, co do tego, że to jest tak tam stare i tak dalej, mnie to trochę tak właśnie męczy i denerwuje, jak wszyscy ciągle mówią, że o, gry muszą być ciągle nowe, ciągle się zmieniać, ciągle i tak dalej. Mi się w miarę podobało to, że Far Cry 4 był bardzo podobny do Far Crya 3. Powiem szczerze, liczę, że Far Cry 5 będzie bardzo podobny do Far Crya 4 i 3, bo obydwie te gry mi się podobały i mam nadzieję, że tak samo będzie mi się podobał Far Cry 5. Liczę na ulepszenie grafiki, może kilka nowych pomysłów i tą samą fabułę, co zawsze de facto, nie? Bo trójka jest na tyle dobra, naprawdę. To jest taka prawie 9/10 na pewno. Trójka jest na tyle dobra, że po prostu ten schemat jest tak wypracowany dobrze, że wystarczy po prostu wrzucać nowe lokacje, parę nowych pomysłów i można tworzyć gry hurtowo. No tak, i tak nie widzę jakiejś potrzeby, że o, za każdym razem seria musi pokazywać coś nowego, zdobywać nowe granice. Nie, za każdym razem seria musi być dobra, bo nawet ta sama firma. Jak chcecie za każdym razem poznanie nowych granic, no to spójrzcie na Assassin's Creed'a, tak? Była trójka, która była podobna do Revelations, po trójce był Black Flag, który był zupełnie oryginalny i to było coś nowego. Postanowili zrobić coś nowego i mi super wyszło. A co było po Black Flag? Nie wiem, Unity chyba, nie? Nie, Unity, dokładnie. A jeszcze był taki, że też się było tym piratem, taki, nie pamiętam nazwę, Rogue chyba. Tak. Ale Rogue to jest to innego. Rogue to jest to, że Ubisoft do każdego Assassin's Creed'a wydawał takie długie DLC z storyline'em własnym, takim na około 15 godzin. Aha. I dodatkowo te DLC wydawał osobno, że za cenę DLC mogliście kupić to albo jako dodatek do gry, albo jako takiego standalone'a małego. Aha. Ale to nie jest pełne wydanie, tylko to jest właśnie takie bardziej standalone DLC. A, było. Do czwórki był Freedom Cry, pamiętam faktycznie. Tak, no. Tak. To jest coś takiego. Tego nie należy rozpatrywać jako tam pełnoprawnej części. No, rozumiem. Taki to. Far Cry. Sam tylko mi wyleciał Far Cry Primal, ale to jest inna sprawa. Wyleciał ci co?
rzeczy. Nie grałem w Far Cry'a Primera. No ludzie narzekali, że jest ta sama mapa co w czwórce, tylko są inne asety zmienione. Asety. To może to już by było zbyt duże podobieństwo, bo tak mówię, że ten, no chcę, żeby się wszystko zmieniło, jakaś ta nowa otoczka, że kiedyś mieliśmy te tropiki, w sumie za każdym razem były prawie, że takie, dobra, w czwórce to nie były tropiki, ale to podobnie wyglądało, a ten Far Cry 5 rzeczywiście to jest coś, co mnie pierwsze uderzyło, że te lasy, przynajmniej te lasy, gdzie poszedłem, ja tam poszedłem w dół na południe od razu, te lasy są całkiem inne niż cokolwiek, czego bym się spodziewał. No jest Montana, nie? Więc jest całkiem podobny krajobraz. My to w Europie jest podobny trochę krajobraz. No właśnie, wygląda jak u nas, a w trójce, w czwórce to zdecydowanie nie było jak u nas. Far Cry 6 in Poland? Tak, musisz, dobra, nieważne, rozwalić kult, nie, komunistów, kurde, i potem na czele stoisz, jak Lech Wałęsa. Ja się w końcu cieszę, że Far Cry 5 to taka idealna symulacja mieszkania z Farzędzu, nie? To znaczy, co ludzie cię gonią po ulicy ze strzelbami, tak? No właśnie tak wygląda nasze codzienne życie, nie? Znaczy, patrząc na tych fanatyków religijnych w Far Cry 5, wydaje mi się, że jednak się inspirowali trochę polską, twórcy. Znaczy... Tam, już mówiłem o powtarzalnych ludziach, ale to właśnie, że tam są powtarzalne budynki i to często już tak wrednie, że raz pojechałem do innej wioski, myślałem, że to jest ta, co ją odbiłem, a tak naprawdę to była jakaś nowa, tylko wszyscy wyglądała, była zrobiona z tego samego, nie? To jeszcze za mało grałem, żeby to zobaczyć, bo jednak tam te dwie godziny... Po dwóch godzinach to się tam gówno widzi, że już tak po pięciu jesteś w stanie zwiedzić. Jak dużo eksplorujesz, to nawet spory kawałek mapy, bo ta mapa nie jest jakoś mega gigantyczna znowuż, nie? No też to jest mi się tak mega wydaje. Upchana. Więc sobie fajniej. Wolę mniejszą mapę, bardziej upchaną niż jak mam, kurde, wiesz, na siłę być wielka. A jak wam się podoba system talentów? A może po prostu zmieńmy już temat, bo gadamy o Far Cry za długo. No nie. 15 minut. System talentów, a czemu ma się podobać? Jest tak samo jak w wielu innych grach, które jebasy mają system talentów. No, odblokowujesz jakieś tam perki, coś możesz nowego zrobić wtedy. No, wielkie mi tam no coś. Tak, ale dla tej serii to jest coś całkiem nowego, nie? No to dla tej serii, ale dla innych, dla wielu innych gier i wszystkich gier w ogóle to jest totalnie nic nowego. Nie? To już było w trójce, były jak te umiejętności perki. Co mi tu gadasz? No ale nie, no to, że masz te wyzwanie, że na przykład zabij 10 osób z krótkiej broni, za to dostajesz 2 punkty talentów i za te punkty talentów kupujesz perki. Perki były, tak, ale ten sposób zdobywania tych punktów talentów nie. Ale nie, też było. Było też tak. Niektóre chyba zdolności tak się zdobywało, pamiętam. Taki inny sposób, coś trzeba było zrobić. Kosmetyka raczej nie. W trójce miałeś te polowania i żeby tam ulepszać, to musiałeś jakieś polować na te magiczne rzeczy, nie? Że specjalne, żeby magii nie było. No, skąd wiesz? Nieważne. Znaczy, no właśnie, no, pytanie, jak prawda interpretować zakończenie. Nieważne. Wiecie, że piątkę też można skończyć 10 minut? Ta, wiem. Tak. To super. I co, kończyliście? Nie. Ta, bo kupiłem grę za 250 zł, chcę skończyć 10 minut, odłożę pada, o, zeszedłem, dobra, do zeszytu wpisana i kolejna gierka, nie? No to chodzi. Wiesz, dlaczego nie chcę przejść? Bo jak zrobiłem tak z czwórką, to cholera, bo tak 15 minutach miałem spoiler, już wiedziałem wszystko, co o to chodziło, nie? Ej, no a tutaj ten... nie wiesz, ale to po prostu się odwracasz na pięcie i wychodzisz, nie? Kurde, to jak poczekałeś ten czas, to przechodził Pagan Min i nie tak, że był koniec, to on ci po prostu tłumaczył monologiem całą fabułę gry, o co chodziło i tak dalej. Pagan Min. Tak. A jeszcze chciałem pochwalić, że dostałem fajny kubek, ten Far Cry'owy. Jezus, to super, to warto było. Gra na 10 minut, ale chociaż kubek jest. No. Dobra. To co, Far Cry 5? Chcemy skończyć Far Cry, tak? Tak. Jak przejdziemy, to wam jeszcze powiemy więcej, a tymczasem... No tymczasem przejdźmy do bieżących spraw z zeszłego tygodnia. Oczywiście standardowo Cyprian przygotowywał listę, więc jest coś jest nie tak, to go złapujcie w dół. Zacznijmy od premier jednak, tych innych, bo też parę gier wyszło ciekawych dość. Czekajcie, no, to co wyszło? Ja mogę zapowiedzieć kolejną premierę, jak już... Zapowiedziałem początek, mianowicie Nintendo kontynuuje, prawda, swoje wydawanie remastered. Tym razem będzie wydawało Nintendo Switch remastered. Nie, najpierw gry później. Zapowiedziałem, już mówimy o Switchu. No mówię, najpierw. Powiedziałem za późno. Najpierw gry później śmieci, no.
Nie obrażaj, panie. Listwa zadecyduj. Obojętnie, ale dobrze, no to mów o tym Switchu. No ale to też nie jest, bo to jest taki krótki news, no, że będzie ulepszona wersja Switcha, nie? To parę, może że... będzie ulepszona wersja Switcha. Tak, tylko że chodzi o to, że ludzie się oczywiście burzą, że cholera, dopiero kupiłem konsolę, ale tu już lepsza wersja. Ale wy wiecie, o co chodzi, że przecież każda konsola kuźwa, każde telefony też mają nowe wersje po jakimś czasie i tyle, są po prostu delikatnie ulepszone. Tak, ale to jest bardzo delikatnie. Oni tam poprawiają błędy techniczne i bodajże dodają trochę pamięci. Nie, to nie jest jakieś, nawet nie jest tak jak PlayStation 4 i PS4 Pro. To jest po prostu poprawiona bardziej niż ulepszona. O, może to jest lepsze słowo. No tak, no, dokładnie. Nie wiem na jakiej planecie jesteś, gdzie zmiana z 4 GB RAMu na 8 GB RAMu to jest delikatna zmiana, nie? No, no RAMu, no i co? Powiedziałbym, RAMu, no. Że nie. Znaczy, no dobra, też wątpię, żeby to miało duży wpływ na gameplay. Jest duża zmiana, nie? Jakby te gry i tak tam. No, nie będą wydawać gier, które potrzebują więcej RAMu, przynajmniej dopóki te pierwsze Switche jakby no, już nie będą przestarzałe, prawda? Zresztą Nintendo no, miało taką praktykę, co prawda fakt, że jak wychodziły ulepszone wersje konsol, to były takie tytuły, które wymagały, chodziły tylko na tych ulepszonych, ale to nie jest to, to nie jest ulepszona wersja Switcha, to jest po prostu no, rozbudowana, poprawiona, ma więcej RAMu, żeby tak to płynniej działało. I mówię, każda konsola tak miała, i PS1, i PS2 zawsze były po prostu troszkę lepsza wersja i tyle. Że autobus... żyjemy już w trochę innych czasach, gdzie wiesz, no ja się naprawdę boję, żeby wyszło coś w stylu Nintendo Switch Project Scorpio, nie? Bo jeśli coś takiego wyjdzie, no to powiem szczerze, ja będę po prostu wściekły na Nintendo, nie? No nie ma, cię nie wyjdzie. Że tak powiem, byłbym w stanie zaakceptować i tak powoli, im bardziej, im więcej o tym myślę, przekonuję się do tej opcji jakiegoś takiego, żeby było to urządzonko, że się tam wkłada na tył Switcha i że wtedy byłoby mocniejszy Switch, nie? To dziwo mi się nawet zaczęło podobać, ale no nie, jakby zrobili coś takiego, że zależy po jakim czasie też, nie? Bo pamiętajmy, że jest niewiele powyżej roku po premierze. Tak, bo jak będzie pełnia księżyca, to nie kupisz, nie? A jak nie będzie, to kupisz, tak, zależy od czasu. No, nie, nie raczej, super zabawne. Nie, bo jeszcze za szybko, ale myślę, że 2,5-3 lata to już można się spodziewać jakichś tam ruchów, nie? To jest tak połowa życia sprzętu mniej więcej wypada wtedy. No, no, ale Nintendo Switch nadal, Nintendo w sumie osiągnęło trochę to, co chciało, mianowicie to, że jej third party developers zaczęli wydawać gry także na Nintendo Switcha, no i teraz wychodzi, że każda gra, która wychodzi na ileś konsoli, wersja na Switcha jest po prostu biedna i upośledzona pod względem grafiki, pod względem grywalności, pod względem działania. No, ale tego się trzeba było spodziewać, Nintendo mówił od początku, więc... No więc, tak, no, i teraz myślę, Nintendo trochę chciałoby coś z tym zrobić. A nie mówiłem? Zróbcie kurwa normalną konsolę, jakieś gówno i będzie znaczy, super. Cały czas powtarzam cały czas, że Nintendo nie chce dać spokój z konsolami i robi gry. Nie, to jest bardzo głupi pomysł. Nintendo nie w końcu powie, ej, ale Switch zawsze był handheldem. Co wy mówicie, jaka stacjonarna dobra, konsola? Dobra, znowu poruszamy ten dobra, sam temat. Dobra, za dużo Switch. Jeszcze w tym odcinku nie padło słowo Dark Souls, nie? Więc właśnie pada. I Wiedźmin. I Wiedźmin, tak. Czekaj, tak patrzę, czy gdzieś Dark Souls mogę, że wpasowało się. Ja tak nie za bardzo. No chyba, że tak powiem, nowe DLC do Senran Kagura to będzie takie Dark Souls pośród Senran Kagura. Tak. Listwa, ty nie wiesz, co to jest za gra, nie? Nie wiem, ale nie chcę, co to jest? Ja wiem! To jest jakiś porno symulator? Prawie. Trochę, to jest jakiś ale, nowy ale jest taki... visual novel, tak? Nie, to jest bijatyka, to jest taka, tak jak DMC, Devil May Cry w sensie. No to, ej, to może zagra, bo ja lubię DMC. Tak, to jest naprawdę fajne, weź sobie zagraj w to. Czekaj, jest ta wersja to wyszło na Beach, coś... Beach Splash. Gdzie nie, to jest taka podróba Splatoona, nie? To jest taki Splatoon, tylko kapkę lepiej. Tak, żeście wyjaśnili naszym słuchaczom, że nadal nie wiedzą, co to za gra, no widzicie? Bo... Każdy z nas się wstydzi być nagrany, jak wyjaśnia, co to jest za gra. Jak się wstydzisz, stary, to nie rób. Dobra, wygooglujcie, co to jest Senran Kagura. Po co w ogóle słuchacie tego podcastu, od razu idźcie na Google, nie? Lepiej no, ale, się ale tak patrzę teraz tutaj trailer, to chyba nie ma na gości w tej grze, jest tylko taka... zaawansowany fanserwis. Zaawansowany no, przecież no o to tam chodzi, że tam rozbijasz i niszczysz te... Że tak powiem, to jest taka bijatyka, w której atakujesz strój, nie? I potem strój się rozpada i są takie jakby plamy światła, nie? To się nazywa gwałt, Andrzej. Bijatyka, w której atakujesz strój.
Który to był artykuł 200? Artykuł 200 kodeksu karnego. Ale to na pewno jakieś 198. Nie wiem, to po kolei z grubsza idzie. 194 chyba, jak dobrze pamiętam, to jest to, czego szukasz. Dobra, jeszcze a propos japońskich gier, wyszło też Ni no Kuni 2. Nie grałem w jedynkę, to jest takie JRPG pełną parą. Chciałem przerwać ci na chwilę, bo Cyprian opisał to jako japońskie gierki dla mango zjebów, bo my tu w naszym briefie mamy kilka słów wyjaśnienia, zawsze przez Cypriana dodane. Ale to, co jest w tabelce, to co sądzimy, to masz tego właśnie nie czytać. Ale to jest właśnie najśmieszniejsze. O, ale wiecie, co wam powiem? Jak dostałem po raz pierwszy tą tabelkę, to Ni no Kuni znajdowało się na liście 100 najwięcej granych gier na Steamie, a jest. Jest, daleko, daleko. Aktualnie gra w to 6600. Andrzej czyta cyferki, nie? My 8 i 6 mu się mylą, nie? Bo podobne. Nie, zasłania mi laptop, nieważne. Dobra. No dobra, to co powiecie o Ni no Kuni 2, bo ja kompletnie nic. W jedynkę nawet nie grałem. Też niewiele powiem, ale warto wspomnieć, że wyszło. Niektórzy ludzie na przykład, jak nazwani u nas w tabelce, może lubią takie gry. To jest typowe JRPG od Level 5, aha, to robili, to znani twórcy japońskich gierek RPG. No co, tu podobno jest polecane, ale ktoś, jak to nie jest, że tak powiem, czyjś temat, to nawet lepiej nie zaczyna, nie? I ładna grafika taka, bardzo ładna, taka naprawdę... A czy to jest na normalne sprzęty do grania? Bajkowa, tak, PS4 i... Nie. PS4 i Steam. Powiem wam tak, ja miałem przyjemność czytać bardzo dużo komentarzy użytkowników na temat tej gry i tak mi się wydaje, że dwie rzeczy, które najbardziej odróżniają tę grę od normalnych JRPG-ów, to jest pierwsze to, że grafika jest rzeczywiście oryginalna, jest taka bardziej jak stary film animowany. Zapomniałem o tym, bo to Studio Ghibli, czy jak tam to się czyta, pracowało nad pierwszą częścią, a nad drugą widzę, że niby nie, ale... niektórzy pomagali, dobra, rozumiem. Tak, grafika jest rzeczywiście bardzo oryginalna, a drugie, co było wymieniane jako plus przez wielu fanów, to, że przejście na maksa wymaga tylko 30 godzin, co w przypadku JRPG-ów jest dużym plusem dla ludzi, którzy niekoniecznie mają 180 trylionów godzin na poświęcenie. To prawda. To może być nawet interesujące. Dokładnie. Także dodam do listy gier, które jakby ktoś dał, to bym zagrał. Dodałbym jedynkę. Jedynka, pamiętam, była naprawdę bardzo wysoko oceniana, tam dostawała nawet dziesiątki, coś ten desen, nie? To ładnie. I naprawdę fajna, ładna, taka baśniowa, to Studio Ghibli, rzeczywiście widać ten klimat i tyle. No ponoć duża zmiana od jedynki było też uproszczenie systemu walki. I ogólnie jedynka ponoć miała przerażająco skomplikowane UI. Może, nie wiem. Gdzieś tam był przykład, że żeby skastować jakiegoś spela, trzeba było podróżować po 4 różnych menu. Podczas gdy tutaj masz walkę de facto opartą na 4 przyciskach, tak? Masz silny atak, szybki atak, specjalny atak i coś tam jeszcze. To jak... podobnie jak w Dark Souls, tak. Dobra, jeszcze wyszła taka gra Way Out, Way Out i już została przez poprzednie tygodnie prawdopodobnie obejrzana na YouTubie przez każdego, ponieważ całość zajmuje jakieś 6 albo 7 godzin, jest do pogrania wyłącznie w koopie. Jest to, oczywiście jako prawdziwy gracz oglądałem, kawałek sobie obejrzałem gameplayu i jest naprawdę świetna po tym kawałku, co widziałem i po recenzjach ludzi i opiniach, którzy w nią faktycznie przeszli. Chwytająca za serce, bardzo fajnie zrobione koop właśnie, taki asynchroniczny, nie jest jakoś, nie wiem, jeśli na przykład graliście w Saints Row 4, tak jak z Andrzejem, to był taki typowy koop, nie, że po prostu się, strzelało i biegało i jeździło wspólnie i tyle, i nic więcej, a tutaj podeszli do tematu naprawdę z pomysłem, gra w ogóle jest w bardzo, bardzo niskiej cenie, jak za taki produkt, bodajże kosztuje niewiele ponad 100 zł, no i można grać z kimś, posiadając tylko jedną kopię, nie? Tak. Nie wierzę w tej grze w dwie rzeczy. Pierwsze, że ten ruch, może tutaj powiem coś więcej, że jest koop bez drugiej kopii, mianowicie coś takiego, że jak wy macie grę i chcecie pograć z kimś, kto gry tej nie ma,
to możecie mu przez tą grę wygenerować specjalnego linka, który mu się wyśle i wtedy on może pobrać jakby demo tej gry i z tego dema może tylko i wyłącznie odpowiedzieć na wasze zaproszenie i wtedy gra tak jakby miał, powiedzmy, pełnoprawną kopię tej gry, ale tylko może to zrobić w odpowiedzi na zaproszenie. I jakby zadziwia mnie to, że to jest jeden z najbardziej prokonsumenckich ruchów, jaki widziałem na rynku gier w tym roku. Rozumiem, że ten rok jest jeszcze krótki, ale spokojnie. I to, co mnie dziwi w tym, to, że ta gra jest wydawana przez EA. No bo to jest ta gra od EA w stylu róbmy teraz indyki, żeby się przypodobać innym, nie? To jest taki wysokobudżetowy indyk i to działa. Jak dobrze wiemy, EA słynie ze swoich prekonsumenckich zagrań. No nie, ale... Mikrotransakcje w końcu jednak włączyli. Te gry robiło mało osób, więc tak naprawdę nawet za te cele, które było sprzedawane, się zwróciło. Ona długa nie jest. To jest gierka na raz typowo. Przejdziesz fabułę, poznasz. Potem ewentualnie możesz zrobić, nie wiem, zamienić się postaciami, ale... To jest taka gra, która jest fajna za pierwszym razem wyłącznie, potem jak już wszystkie zagrania znasz, to już nie robi na tobie za bardzo wrażenia, nie? No więc... Warto wspomnieć, że działa to też na split screenie działa ten... No głównie działa na split screenie. Ale warto zaznaczyć, bo akurat jest coraz mniej gier ze split screenem i fajnie tak właśnie posiedzieć sobie ze znajomymi, chciałbym ich mieć i pograć na przykład, otworzę sobie piwo i pograć, przecież nockę zarwać i przejść tą gierkę. Wiesz co, to ci nawet powiem lepiej, bo to nie jest typowy split screen, że jest na dwa podzielone. To jest ekran, który się dzieli różnie w zależności od tego, jaka jest akcja na ekranie i to jest jeszcze lepsze. O, to lepsze, nawet nie wiedziałem. Że na przykład jak jest cutscenka, to wtedy nie ma podziału, a mega jest dobrze wyreżyserowana ta gra autentycznie. Jak będzie opcja zagrać gdzieś, to trzeba to koniecznie ogarnąć, bo to jest naprawdę fajne i... Nie wiem, jeszcze nie ogłaszaliśmy naszego projektu majowego, ale myślę, że to byłby dobry, dobry czas. To byłby dobry projekt. Bo to 6 godzin majowy zajmuje i możemy sobie pożyczyć od różnych znajomych, którzy to mają. Także myślę, że nie byłoby większego problemu z tym. No, już tak iskierkę ciekawości zapalimy, nie? Tak. No dobra, to wracając. Coś jeszcze o Way Out? Nie, bo gra jest krótka, więc krótki news. Okay. No, ja chciałem tylko zaznaczyć, że nie wierzę w to, że Typle ma znajomych. No przecież powiedziałem, że nie ma. To jest fakt, to nie jest wiara, nie? No dobra. Chyba przeleciliśmy wszystkie premiery. Jeszcze Titan Quest. Miałeś fajną historię, Andrzej, o Titan Questie, ale no nie chcesz się podzielić. No dobrze, no podzielę się trochę cenzurowaną wersją. Titan Quest, gra Diablo podobna. Prawdopodobnie jeśli macie wybór między graniem w Diablo albo Titan Questa, zagrajcie w Diablo. Jeśli już graliście w Diablo i nie chcecie go ciągle wałkować, to zagrajcie w Titan Questa. Moja historia jest taka, że gra, mówimy o niej, że tak powiem, razem z premierami, dlatego że ona wychodzi aktualnie na konsolę, podczas gdy na pecety wyszła lata temu. Prawdopodobnie 2006, mogę się mylić, ale w czasach, kiedy ja jeszcze miałem przyjemność być w liceum. I ma, wiąże 2006 się z tym... No już jeszcze nie byłeś w liceum, Andrzej. No tak. Znaczy on w liceum był pewnie 4 lata, albo coś, nie? Tak, przed reformą. Wracając... Tak, w czasach germanizacji byłeś, tak. Tak się składa, że akurat razem z... moim najlepszym do dziś przyjacielem, miałem przyjemność dosłownie zamknąć się w pustym domu na parę dni i jedyne co robić to grać w Titan Questa i spożywać alkohol w zaskakujących ilościach i rzeczywiście tak przez parę dni siedziałem z tym moim najlepszym kumplem i żeśmy wymaksowali tę grę. Nie? Oczywiście nie polecamy tak robić, bo jesteśmy grzeczni. No nie, to na dzień dzisiejszy też jestem za stary. Teraz już bym czegoś takiego nie wytrzymał, nie? Akurat. To było wymagające kondycyjnie. Musicie mieć przygotowanie, więc nie można sobie od tak grać w grę i chlać. To trzeba treningi mieć, żmudne, wiecie, wyrzeczenia i tak dalej. Ale to wiecie, my siedzieliśmy normalnie przy kąpie, spaliśmy po 4 godziny i tak przez... No to spaliście jeszcze, przy opanie. No. To luz. To jest... A nie jestem pewien, coś? Czy przez te parę dni, no tak, no ale wiesz, no w sensie wiesz, no zamówione rzeczy, nie? Ja to zamówione to gorsze? Cały tydzień. No, wiesz, warzywa to chyba tylko w sosie pomidorowym do pizzy, nie? No na pizzę są warzywa, nie? No. Chyba, że zamawialiście z takiej naszej małej lokalnej pizzerni, gdzie nie ma nic na pizzę, ale to jest bardzo tanio.
O, nie ma tak jak przez 5 dni grać w UD i grać w Titan Questa. W każdym razie, coś jeszcze o Titan Questie? No, wyszedł i tyle. Nie masz największe jest... doświadczenie, możesz coś powiedzieć, jakby ktoś chciał się teraz zapoznać z tym tytułem. Przypominam, że to znaczy, tak jak powiedziałem, nie? Jeśli macie wybór granie Diablo lub granie w to, to zagrajcie w Diablo. Jeśli już graliście w Diablo dużo i nie chcecie powtarzać, a chcecie coś, co jest podobne, to grajcie w Titan Questa. O ile dobrze pamiętam, to my graliśmy w Titan Questa właśnie z tego powodu, że wcześniej graliśmy w Diablo, ale już nam się znudziło, więc chcieliśmy spróbować coś, co jest bardzo podobne i to było bardzo podobne i dobre. Tak? Ja polecę dwa tytuły Diablo podobne od siebie. Torchlight 1 i 2 oraz Path of Exile. Tak, czyli te tytuły, które wszyscy znają, że są no. podobne do Diablo. No. Tak, no i tyle. Fajnie, to dobre. Aha, no i Wiedźmin! Aha, no i Wiedźmin, oczywiście. Swoją drogą, ja chyba pudełko tego Titan Questa w ogóle jeszcze mam. Mam chyba na szafce za mną jest. Wydaje mi się, że wtedy mogło jeszcze nie być Steama, ale może był tak jakiejś karuwatej formie. Tak, jestem pewien, że to było non Steam. To było pudełko, to dokładnie pamiętam. Jeszcze czasy, kiedy miałem komputer, w którym był CD-ROM, nie? Teraz nie mam czegoś problem, takiego. Kupuję, wiesz, popularne gazety z grami i nawet nie mogę tych gier użyć. No, przecież teraz dają kod, nie? Nie, no może, tak, stronie... wiem. No ale wiesz, to lepiej by brzmiało, jakbym powiedział, że nie mogę, bo jestem taki nowoczesny. Dobra, nieważne. Okay. Co tam dalej mamy w naszym planie? A, PUBG Mobile, to jest swoją drogą ciekawe, bo grałem w tę grę, PUBG Mobile, i działa lepiej niż na kompie. Jest też Fortnite Mobile. To nie grałem jeszcze, bo to ale dopiero... Ale Fortnite jeszcze nie wyszedł. No. Były tak, to jakieś bety, coś tam, alfy, nie wiem, na zaproszenie w każdym razie. A w PUBG'a grałem i powiem wam tak, no wygląda znacznie biedniej, ale nie na tyle biednie, żeby było strasznie straszył. Dodatkowo nie odpalałem go na jakimś topowym smartfonie, tylko na Samsungu A3 z 2017 roku. I naprawdę zajebiście działał, nie? Bez żadnych przycinek ani nic. Szybko się wszystko ładowało, tylko zajmuje 2 gigabajty, nie? Warto wspomnieć o czymś, że troszkę twórcy oszukują na tym PUBG-u nadtelefonicznym, ponieważ około 50 graczy na mapie to są boty. To nie są coś ludzie. Takiego słyszałem, ale nie wgłębiałem się w ten temat, więc nie wiem. No ja zabiłem 2 chyba osoby, bo nie wyglądały na bota, bo tak samo się kręciły w kółko i próbowały mnie trafić. To ewidentnie były inne osoby, które też grały na telefonie. No niestety problem znowu pojawia się taki, że jest to gra na Androida, więc wystarczy sobie podłączyć klawiaturę i mysz. I można sobie grać w PUBG normalnie androidowo, co oczywiście jest zupełnie... O, to jak będę jechał tramwajem następnym razem, to sobie podłączę klawiaturę nie, i mysz. Nie, ale to wiesz, jakby, no, po co masz wchodzić z telefonu, bo to na ekranie dotykowym wszystko jest. Działa to oczywiście w miarę dobrze, nie? Nawet powiedział, że lepiej niż się spodziewałem, ale nadal no, gościu z klawiaturą i z myszą cię po prostu rozjedzie, bo to nie ma żadnej szansy się obrócić za plecy, jest gorzej niż na padzie przecież, nie? No więc no, mi się już na przykład w tym momencie nie chce grać w takie coś, nie? Skoro wiem, że tam może być gościu z lepszym sprzętem, to już walkę z nierówna, jak na Fortnite, wiesz, na PS4 mniej więcej. No właśnie, bo oni z jakiegoś powodu się uparli, żeby wydać takie gry typowo nie nadające się na no, telefony, dokładnie. Żeby wydać na telefony. I to nie ma sensu, właśnie takie gry są bez sensu. No ja też o tym mówiłem, że Fortnite i PUBG na telefony to jest według mnie taki idiotyczny pomysł. Ja bym to w ogóle wymyślił. No to pieniądze, nie wiem, może ktoś to... Znaczy wiesz, kupował. Jeśli chcesz bardzo rozszerzyć jakby grupę docelową o wszystkie możliwe systemy, to Android nie jest złym wyborem, bo jednak jest to też system używany w tanich laptopach, nie? Aha, bo warto wspomnieć, że te gry są za darmo, więc może to jest takie coś w możesz komuś pokazać za darmo, jak wygląda ten PUBG i Fortnite na telefonie? No dobrze, tylko że pokażesz mu na telefonie i co? No i powiesz mu, a to se kup na kompa i tak dalej, i pogramy. No, ale to są zupełnie inaczej, inne doświadczenie jest wtedy. I to jest wiem, samo. Ale no, ale taki zwykły szarak może tego nie zauważy, no nie wiem, no. Ty sobie włączy YouTube'a i gameplay obejrzy. To wyszło właśnie jako taka reklamówka, bo to się po prostu, takie gry się nie nadają na telefony, no. Nadają się inne rzeczy, jakieś... taktyczne strategie, albo właśnie... A propos, tego newsa nie wysłałem, ale są zmiany w Pokémon Go. Andrzej pewnie coś wie o tym. Tak, panie, tam kiedy są ja ciągle jakieś Pokemon zmiany Go. Chyba, nie? No. Tak? Wyświetla mi powiadomienia. Tak jak mówiłem, ja wrócę do Pokémon Go, jak się zrobi ciepło. I to tylko zakładają, że ja coś znajomi też wrócą ze mną, więc spokojnie. Bo to mam coś takiego, że... Ciepło.
Pokémon Go gets storylines, quests and Mew. No. To brzmi ciekawe. Wysłałem na Discordzie news. Ciekawe. Czy wy naprawdę uważacie, że ten storyline to będzie jakieś story faktycznie za tym, skoro główne serie RPGowe mają historię strasznie do dupy, tak naprawdę niepotrzebną, to na pewno Pokémon Go będzie miał doskonałą, wciągającą fabułę. Bardziej chodzi o jakieś zadania dodatkowe, coś takiego, nie? Questy. Boję się tylko, że to będzie przypudrowane to, co już było po prostu, tak czy siak, nie? No wiadomo, ale warto wspomnieć, bo że gra się ciągle trzyma i tyle. No to jest w ogóle zadziwiające. Nie, jest fajna gra, to jest naprawdę fajna gra. Powiem no szczerze. Właśnie. Dlatego w nią nie grasz. No bo dosłownie, no bo fajnie się w nią gra, jak można przyjemnie chodzić po dworze, a nie jak jest minus 3, nie? Jakbyś był prawdziwym trenerem, to byś grał nawet przy minus 30, stary. No jasne, nie. Byłem na IEM-ie, tam były dzieci, chciały pooglądać CS-a, kuźwa, przy minus 30 stopni w nocy, a ty mi mówisz, że nie możesz sobie iść pograć w Pokémon Go? Czy widziałeś w jakimś odcinku, żeby Ash Ketchup nosił kubrak? No nie, no zawsze w kamizelce, no. No. Tak jest. On ma tak mały plecak, nawet namiotu nie wnosi, śpi na ziemi, stary, jest zima, nie? To bardziej myślę, że jakbym był w uniwersum Pokémonów, to nie byłbym takim Ashem Ketchupem, tylko byłbym jakimś, wiesz, facetem w garniturze, znaczy, pracującym. Mi się wydaje, że jakimś poszukiwanym przestępcą to byś była, bo ale seksualnym. Dobra. Myślę, że temat wyczerpany. Po raz pierwszy mnie coś rozśmieszyło, co powiedział Cyprian. Nie wywalamy go jednak. On kłamie. Pamiętacie, co 10 żart jest śmieszny mój. Dobra, Mario Galaxy in China? No. Wiedzieliście o tym, że gry z Wii wychodzą na Nvidia Shielda w Chinach? Legalnie? Legalnie. Masz alarm się włączył w lodówce, czy co? Ty, faktycznie. A nie, to ten. O nie, przyjechali po mnie, dobra, zwijamy się. No fajnie, że są. Jeśli tam jest rynek zbytu na stare gry, no to spoko, fajnie, niech tak, wydają. Tylko właśnie to jest takie dziwne, że Nintendo zawsze się zbrania przed wydawaniem swoich gier na jakichś innych sprzętach niż ich sprzęty, a tu tak w Chinach jest jakiś powód na tym Nvidia Shieldzie jeszcze, czyli kuźwa czymś, co jest tak naprawdę, było przed Switchem i jest dziwnie podobnym do niego. Znaczy wiesz, moja wiedza o chińskim rynku konsol jest dokładnie tak duża jak moja wiedza o tym, jak się gra w Mario Galaxy. I więc wydaje mi się, że po prostu coś tam w Chinach wcale nie jest tak duży rynek konsol. Gaming nie jest popularny w Chinach. To wiem. Głównie tylko pecety i chyba takie gry. Pamiętaj, że tam niepopularny gaming i tak sprzedaje się lepiej niż w Europie. Pamiętaj, że u nich podróba Fortnite'a to jest rzędu, nie wiem, 30 milionów sprzedanych kopii. I to jest jakaś tam podróba po prostu wylądowała w sklepie, nie? To są tak astronomiczne liczby, że tam możesz wypuścić cokolwiek i tak się sprzeda, nie? Bo zawsze ktoś to kupi, nawet jak to promil kupi, to i tak jest bardzo dużo. Jest miliard Chińczyków, stary. No to proszę cię, jak ci promil kupi, no to możesz do końca życia nic nie robić, tyle pieniędzy zarobić, nie? Dlatego rynek chiński jest taki atrakcyjny, no. No właśnie, jest dziwne. I co ciekawe, te gry wyglądają lepiej na tym Shieldzie, mają niby 10-80 i tak dalej. Więc jest ciekawe akurat. I no mówię, cały czas powtarzam, może jednak Nintendo powinno wydawać same gry, a odpuścić sobie konsolę. A no nie chcę, bo Nintendo nie ma takiej konsoli, z którą by miało 100% wspólną politykę i poglądy na to, jak ma wyglądać granie w gry komputerowe, dlatego wydałem konsolę. No wyobraź sobie, ile jest dupereli w Joy-Conach, nie? Żadna inna konsola nie była w stanie by im zapewnić i żaden inny producent konsoli nie odważyłby się na wydanie takich mnóstwa niesprawdzonych gadżetów, gdzie nikt nie wie, jak się przyjmie. No dokładnie. No i Nintendo nie mogłoby wydać wielkiego hitu, jakim jest One to Switch wtedy, no i co by było? Kurde, no właśnie. Branża gier by po prostu ucierpiała także. I to One to Switch, now on Steam. Now on Oculus Rift. Da. W ogóle da się jakoś podpiąć Joy-Cony do kompa. Tam widziałem, że ktoś miał jakieś przejściówki. Nie ma jakichś większych problemów z tego, co wiem. Jakąś przejściówkę ktoś tam widziałem, pokazywał. Co znowu, Andrzej? No nic, pomyślałem o tym, jak w Nintendo Switch jest Bluetooth, ale nie można podłączać urządzeń, które nie są od Nintendo. No to jak w Apple. Jezu Maria, wielkie Michale. Znaczy już teraz tak nie jest, ale kiedyś pamiętam, że tak było. To już było dawno temu. To naprawdę było dawno temu. To było chyba jakoś tam iPhone, nie wiem, 3 czy coś takiego. Wiecie, ten 3G jeszcze.
W czasach jak ja grałem w Titan Quest. Coś takiego to było, no. A co? Nie, no powiedz, no, bo... Nie, może lepiej nie. Nie, już spaliłem. Kolejna sprawa. Nvidia Shield to tak naprawdę ukryty Switch, dobra. Ale tylko właśnie, w Chinach. Swoją drogą, to jest bardzo ironiczne, że oni wydają te gry na Shielda tylko w Chinach, a nie wydają ich na Switcha wszędzie. No, ironiczne, tym bardziej, że Switch ma... Tak. Jest... Procesor Nvidia, który przerobiony był z Shielda, nie? No, chyba ten sam, czy nawet podobny. Ale chwilka, bo oni mają wprowadzić chyba przecież ten emulację z innych konsol. No może mają, nie wiem. Coś tam było mówione. Nintendo bardzo lubi sprzedawać to samo 100 razy, więc to jestem nawet przekonany 100%, że w końcu będzie można kupić gry z Wii. Znaczy, według mnie naprawdę dużo rzeczy wprowadzą wtedy, jak będzie ta płatny internet, granie po internecie. Miał być w zeszłym roku. Ale będzie przesunięty, ponieważ... Na jesień czy zimę. Tak, i też dokładnie w ten dzień pewnie wyjdzie też Super Smash Bros., który, że tak powiem, zmusi graczy do kupienia tego. Bo... Ja bym raczej powiedział, że w ten dzień wyjdą Pokémony. Aha, bo też Pokémony są niby 2018, nie? Faktycznie. Najprawdopodobniej też będą jesień, zima tego roku. To się okaże, bo znowu jest kolejny temat, który już był. To tylko oznacza, że te wszystkie newsy, że ostatnio mamy taki sezon ogórkowy, że co prawda wyszedł dopiero co Far Cry, ale tak naprawdę to będziemy... No i DLC do Serenka Góry. To nie oznacza, że jest sezon ogórkowy czy coś takiego, tylko to oznacza, że ja i Cyprian jesteśmy po prostu wiernymi fanami Pokémonów, dlatego się tym jaramy i ciągle schodzi w tą stronę temat, nie? Ale zauważcie, że teraz zwykle jest właśnie taki marcowy okres, nie? Że dopiero za chwilę wielkie zapowiedzi będą w kwietniu i w maju, jak będzie 3, a potem znowu będą wakacje i znowu będziemy gadać o Pokémon Go. No właśnie, tak w sumie do E3 pewnie nic ciekawego nie będzie. Potem przyjdą... Premiery będą, będzie God of War i to za miesiąc. No tak, a żadnej zapowiedzi. Raczej by tak jakby tu... Co? Chyba, że Nintendo coś znowu zrobi i będzie jakiś direkcji. Przypominam, że w dzień, kiedy wychodzi God of War, wychodzi też Nintendo Labo. To ważna informacja. Aha, to super. I już widzę te memy, nie? Jak będą fani Nintendo w ten dzień, fani Sony w ten dzień, nie? No już rób memy na wszelki, już sobie to, żebyś mógł potem shitstormować, wiesz. Jest świetnie. No dobra. Słuchajcie, moi drodzy, czy my o wszystkie tematy obleciliśmy, które były istotne w tym tygodniu? Szczerze mówiąc, został chyba pierwszy i najbardziej dyskusyjogenny temat. Co, z Street Fighter z serialem, tak? Warframe, tak. Warto wspomnieć, dobra, czyli tak, kiedyś był taki sobie fanowski serial, ale zatwierdzony przez Capcom. Naprawdę? Tak, o Street Fighterze był całkiem spoko, bo widziałem go akurat. Lepszy niż te wszystkie gówniane adaptacje kinowe na temat gier. I teraz będzie wychodził oficjalny serial Street Fightera. No i tyle. Ale warto wspomnieć, bo adaptacje kinowe nadal, gier nadal są raczej średniawe. Tak, w poprzednim odcinku mówiliśmy o Larze Krowo, o której nikt nic nie wiedział, nie? No, tak dobra ta adaptacja była. Ile mamy czasu na nagraniu? 47 minut, mój drogi, już jest. Aha. A co, pokrzyżowałem ci jakieś plany tutaj monologu, który to wytrwał 2 godziny, tak? Nie, Castro, czy coś? Bo Cyprian tutaj podrzucił ciekawy temat z tym Warframe'em. To za chwilę. To jest gra, ale nie wiem, czy zaczynać tą dyskusję, czy nie. To zapytam się, czy lubicie jakieś tam adaptacje filmowe gier i tyle wystarczy. Głupie pytanie, bo lubię filmy oglądać. Jeśli to jest dobry film, to lubię, jeśli nie, to nie lubię. No to masz jakiś taki Mortal Kombat, nie wiem, podobał ci się, czy nie, no. Nie oglądałem, ale oglądałem Resident Evil 1 i mi się podobał, w sensie... Znaczy, pamiętam, że nie bawiłem się jakoś super źle, nie? Tak samo jak na Tomb Raiderach z Angeliną, też nie bawiłem się źle. I tyle, i chyba o to chodzi. A to, czy to była wierna adaptacja, czy niewierna, to już tam, wiesz, wszystko jedno. Ja lubię filmy tylko tego niemieckiego reżysera, który bił się z fanami w ringu. Chwila, jak on miał... Jezu, Polański. Uwe Boll. Tak, Uwe Boll. Tak, Quentin... Stanley Kubrick, tak. No, to super. Dla tych, co nie wiedzą, on wykorzystywał takie tam zasady
wyciągał dużo hajsu w zrobieniu kiepskich filmów. Wykorzystując jakoś tam te tak, zasady podatkowe, tak. Czy coś takiego. No. Tak. Chodziło o to, że tam mu rząd niemiecki zwracał. Nieważne jak jego film się sprzedał, rząd niemiecki dawał mu tyle pieniędzy, że to się wszystko opłacało. Dlatego robił celowo najgorsze filmy, jakie tylko mógł. To się może nie celowo najgorsze, ale po prostu no robił tak. Cyferę, nie? Tak działa socjalizm. No i raz było coś takiego, że gdzieś na jakimś forum czy czymś takim, gdzie był kontakt z nim, jakiś fan mu napisał, że on go nienawidzi i chciałby go pobić, na co Uwe Boll zorganizował normalnie ring bokserski i zaprosił paru fanów i bił się z nimi w ringu. Antygaming też tak zrobi. Swoją drogą się... Dla tych fanów chyba kiepsko skończyło, bo nikt nie spodziewał się tego, że Uwe Boll od nastolatka ćwiczy boks, nie? Więc ten. No to fajna anegdotka. Znaczy taka... powiem tak, na pewno wiele razy był walnięty w łeb. Na pewno wiele razy był w łeb. To widać w filmach, nie? Które tworzył. Polecam Blood Rain, nie? No, albo nie! Dungeon Siege jest kurwa takim Dungeon dnem. Dungeon Siege. Dobra, no tam... Don't go on the side. No to co o tym Warframe'ie, Andrzej? Wiecie, jak wyglądają mikropłatności w Warframe'ie? Nie mam bladego pojęcia, ale na pewno ty wiesz. To szkoda, bo właśnie tak chciałem zaproponować, że to jest na tyle ciekawy temat, że można by go zostawić na później. Bo Warframe dość oryginalnie rozwiązał te mikropłatności. Warframe jest często podawany jako przykład, jak zrobić mikropłatności dobrze. I dla, nie wiem, dla redaktorów jakichś mniejszych stron internetowych o grach komputerowych chciałbym także zaznaczyć, że Warframe praktycznie cały czas jest w top 5 aktualnie najwięcej granych gier na Switchu. Tak więc jest to bardzo popularna gra, która ma wielu fanów. Tak, na Switchu, na Steamie. Przepraszam, na Steamie, sorry. Wspomnę, że gra jest darmowa i od wielu lat istnieje już na rynku. Od wielu lat, tam były śmieszne historie z jej w ogóle wydaniem, ale to nie jestem zupełnie przygotowany, żeby o tym mówić. Zróbmy oddzielny, specjalny odcinek o mikrotransakcjach w Warframe'ie, nie? To będzie najbardziej chodliwy temat, myślę, miesiąc. Znaczy, no nie w Warframe'ie, ale porównanie tego systemu do innych gier może być dość ciekawe, nie? Dobra, to jak to działa? W Warframe'ie wszystko, co możesz kupić za pieniądze, możesz także wygrindować. I nie jest to zrobione tak, że albo możesz wydać $2, albo grindować przez 60 godzin, tylko jest to rzeczywiście logicznie zrobione w taki sposób, że nie chce ci się grindować tutaj 6 godzin, no to możesz zapłacić 50 centów, nie? Ale nie musisz, nic ci nie stoi na przeszkodzie. Jest na przykład taka sytuacja, że możesz kupić do craftowania praktycznie wszystkie materiały za platinum. Platinum to jest ten ich, co kupujesz za hajs, ta ich waluta. Aczkolwiek ekonomia gry kształtuje się w taki sposób, że twórcy celowo ustawiają koszt tych materiałów craftingowych, żeby graczom bardziej się opłacało kupować od innych graczy w ramach wymiany, niż żeby się opłacało kupować im w mikropłatnościach. Naprawdę bardzo ciekawe, wiele ciekawych rzeczy jest tutaj związane z Warframe'em. Chociażby tak jak jest tutaj Cyprian wysłał nam właśnie o tym artykuł, że kiedy przez przypadek parę lat temu twórcy Warframe'a zauważyli, że stworzyli coś, co de facto działa jak dzisiejszy lootbox. Polegało to na tym, że tam płaciliście jakąś małą kwotę, chyba 60 centów i losowało wam losowego skina dla waszego jakiegoś tam peta w tej grze. Można przez przypadek stworzyć lootboxa. No właśnie w taki sposób, że oni wypuścili to. Wypuścili to, że mogłeś kupić za 60 centów, klikałeś i losowało ci, dawało ci losowego skina, nie? I kiedy zauważyli, że są ludzie, którzy po kilkaset razy kupowali to, to stwierdzili, że to nie może być, to nie jest etyczne i usunęli to. I wprowadzili to, że te różne skiny można było kupić normalnie, że jak chcesz tego skina,
to tam możesz sobie kupić tego skin. Boże, jacy oni dobrotliwi, myślę, że powinni zostać papieżami, nie? No nie, ale w czasach wszędobylskich lootboxów, bo jakby no to jest główna też rzecz, że w Warframe nie ma czegoś takiego, że wydajesz x dolców i dostajesz lootboxa, z którego wyskoczy ci 5 różnych rzeczy. Tak jak na przykład w innych grach. W Warframe, jak wydajesz pieniądze, to wiesz dokładnie, na co wydasz. Tak, ale właśnie są potrzebni tacy deweloperzy, którzy, tak jak mówiłeś na początku, Andrzej, że uczciwie traktują mikrotransakcje. Bo wiadomo, gra jest za darmo, no to musi mieć mikrotransakcje, no bo kuźwa jak ma zarabiać. A tu jest, i tu właśnie jest dobrze. Dokładnie. To jest, Warframe jest taką grą, gdzie twórcy przykładają się bardzo, żeby te mikrotransakcje były stabilne, żeby były uczciwe i cały czas jakby nad tym pracują. Gra się cały czas rozwija, bo no, free to play tak mają, że szczególnie jak ma ileś lat, no to cały czas gdzieś tam się zmienia i tak dalej. I twórcy cały czas pilnują, żeby był ten duży balans, nie? Dobry balans, przepraszam. No to wspaniała historia, to warto opisana w podręczniku o wspaniałych historiach. No, a spójrzmy na przykład na takie mikropłatności Far Cry'u. W Far Cry'u są mikropłatności? Są znaczy coś tam są, pewnie jakiegoś Ubisoft klubu czy coś, ale z tego co zauważyłem, nie. To są jakieś pierdolety. Ja nie wgłębiałem się autentycznie w to. W sensie... Jak jesteś w sklepie, nie? No. Masz te kafelki, to w prawym dolnym rogu masz kafelek kup srebrne sztabki. No może tak. I te srebrne sztabki kupuje się za prawdziwe pieniądze. Aha, tylko że jak ja to wszedłem, to jeszcze nie działało, bo nie wiem czemu. Bo grałeś przed premierą. Nie, właśnie nie, wczoraj grałem, to jeszcze nie chciało się nic załadować tam. Więc nie wiem, może nie chodzi na Play'u jeszcze to. No może. I w każdym razie na PC-cie możesz tam wejść i sobie kupić. I za to możesz kupować specjalne ubrania albo specjalne bronie. Ale warto też dodać, że wszystkie te bronie możesz kupić także za in-game'ową walutę. Poza tym ja patrzyłem, bo te wszystkie bronie są oczywiście wyszczególnione, żeby sobie je kupić, prawda? Oprócz tego, że są śmiesznie pomalowane, to nie mają jakoś specjalnie lepszych statystyk niż inne bronie, które po prostu są w grze dostępne. Więc myślę, że to nie jest jakoś bardzo inwazyjne. Nie widzę w tym większych problemów. Niech se będą, nie? Tak. Jak ktoś Ubisoft lubi... też robi spoko mikropłatności, bo Ubisoft robi takie, że tak jak zwróciliście uwagę listwa, nawet ich nie zauważył, nie? Można spokojnie. W Unity były gorsze, ale Assassin's Creed Unity to jest wszystko, co jest możliwe, najgorsze, wszystkie złe decyzje złączone w jedną grę i wydane jako szatańskie coś, nie wiem, dobra, no. Okej, okay. Czyli co moi drodzy, myślę, że piąty odcinek naszego Antegaming Talk Show, bo tutaj poszedł nam bardzo dobrze, owocnie, porozmawialiśmy sobie, trochę rozwinęliśmy... nasz intelekt, poszerzyliśmy horyzonty. Czy macie jeszcze coś do dodania na zakończenie? Bo w sumie święta Wielkanocy nadchodzą, także czas zadumy, czas wielkich... Mam pytanie, czy listwa, czy pomalowałeś sobie jajka święta Wielkanocy? No nie wierzę, w jednym odcinku dwa dowcipy, który mi Cyprian rozśmieszył listę. To nie był śmiech, że to było śmieszne, to był śmiech na zasadzie Jezus, weźcie już mnie stąd. To taki śmiech na zasadzie, wiesz, jak cię ktoś łaskocze, że to nie jest, bo ty się wcale nie bawisz wtedy dobrze, nie? To jest płacz tak naprawdę. Czyli porównujesz to do gwałtu, krótko mówiąc. Tak, gwałtu na moim umyśle i poczuciu humoru. Więc skończmy już tę orgię, bo już naprawdę mam dość, nie? Tak, swoją drogą, czekaj, bo chcę tylko zobaczyć... Patrzę, ile Senran Kagura kosztuje na Switchu. Właśnie, ja Steamie! Zacząłem szperać i są ciekawe mody do tej gry. Ale to sobie sami w Google. Okej, okay. I tym, myślę, pozytywnym akcentem kończymy. Życzymy wam wesołych świąt wielkanocnych, żebyście spędzili z rodziną i z konsolą, bo to jest najważniejsze, co w życiu macie. I słuchając nas, na pewno wiele więcej już nie osiągniecie, także cieszcie się, póki możecie. Ze mną w studiu był znany filantrop Cyprian. Hello, pozdrawiam. Oraz filozof myśliciel Andrzej. Do zobaczenia.